programu, który był tak antysocjalistyczny, że ja obserwując ludzi na widowni, bo miałem zaszczyt główną rolę, obserwując ludzi na widowni, widziałem taką mieszaninę strachu, przerażenia i niedowierzania, że ci na scenie takie rzeczy tu robią. Ale znowu się zaczynam rozgadywać. Ja tylko chciałem powiedzieć o sobie, zanim zabierze głos na temat historii, bo bałem się, że może nie, jakąś inną wersję przedstawi. Państwo pozwolą, długo będę zapowiadał, bo trzeba, bo warto. Autor scenariusza wystawy, przedstawiciel Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, skądinąd znany skandalista, profesor Jerzy Kocharowski. Ostatnio głównie skandalista. Proszę Państwa, standardem uniwersyteckim jest 90 minut mówienia. I to jak potrafię powiedzieć z głowy, ale 10 nie potrafię, więc pozwolicie Państwo, że wspomogę się karteczką. Przede wszystkim kilka słów wyjaśnienia, skąd ta wystawa, dlaczego rewolucja, dlaczego październikowa i dlaczego tu jest mało Gomułki, a dużo, nie wiem, streetisu, samochodów, wyjazdów i tak dalej. Proszę Państwa, pomysł wziął się z tego, że zawsze chciałem napisać książkę o polskiej odwilży, ale tak, żeby to nie była książka, gdzie byłby głównie Gomułka, głównie Wyszyński, głównie ludzie z Tysjarstw, z Meblendów czy wypadki poznańskie, ale żeby byli ludzie, życie społeczne, to, co może dla nich wszystkich jest interesujące, ale to okazało się jak naprawdę najtrwalszym spadkiem października. Książkę zacząłem pisać, im bardziej ją zacząłem, im bardziej ją pisałem, tym bardziej sobie myślałem, że to jest właśnie, z tego byłaby genialna wystawa. Poszedłem z tym do pani Laskowskiej, która to kupiła od razu. Mimo że pomysł był nieco szalony, idący absolutnie pod prąd przed względem polityki historycznej, które widzi w październiku 1906 roku starcie dwóch relik. Jeżeli jest rok 56, to zauważa się tragiczne rzeczywiście wypadki w Poznaniu. Ale zanim przejdę do meritum, chciałbym Państwu czytać wiersz. Proszę się nie martwić, nie jest to mój wiersz. Wiersz, nie ma tego nazwiska, wiersz Włodzimierza Ścisłowskiego z połowy 56 roku z ziemi morza. Chciałbym jeździć na skuterze, chciałbym ujrzeć Ajmla wieżę, chciałbym chodzić do Warietę, by odczuwać tam podmiotę. Chciałbym buty mieć z plastiku, chciałbym widzieć walkę byków, chciałbym filmem Sophie Loren delektować się wieżą. Chciałbym kupić telewizor, chciałbym stać przed Moną Lizą. Chciałbym ujrzeć Cineramę, by przeżywać jakąś dramę. Chciałbym w podku wziąć nagrodę. Chciałbym mieć chociażby Skodę. Chciałbym pijać Coca-Colę, bo odwrót pójdę w Boże. Chciałbym znaleźć się w Laskawie. Chciałbym opium raz wypalić. Chciałbym, mówiąc całkiem szczerze, spędzić czasy na jej wierze. Chciałbym wreszcie się dowiedzieć, czy przypadkiem nie mam racji, lub czy sens mej wypowiedzi nie podważa demokracji. Wspominam, że jest to mniej więcej maj 56 roku, czyli marzenia absolutnie niewyobrażalne. Mija kilka miesięcy i właściwie duża część z tego, co było chciałbym, staje się mogę. A nawet te marzenia, które nie zostały zrealizowane, w żaden sposób już nie podważają demokracji, właściwie już nie podważały tej demokracji aż do końca.